Wezwanie z Afryki. Tego roku zima była bardzo groźna i dokuczliwa. W pewnej nocy grudniowej, kiedy wszystkie zwierzęta siedziały w kuchni, wokoło ciepłego kominka, a doktor czytał im nagłos książki, jakie sam napisał, w języku zwierząt, odezwała się nagle tutu: tu, Co to za hałas na dworze? Wszyscy zaczęli nadsłuchiwać i istotnie usłyszeli jakieś dudnienie, jak gdyby ktoś szybko pędził. Po chwili drzwi od strony pola pchnięto gwałtownie i do kuchni wbiegła pędem zdyszana małpka Cici. Doktorze! krzyknęła już od progu. Otrzymałam smutną wiadomość z Afryki, od moich krewnych. Panuje tam jakaś straszliwa zaraza pośród małp. Wszystkie bez wyjątku zapadają na nią i giną setkami. Usłyszały o panu i błagają, aby pan pojechał do Afryki i wstrzymał tę chorobę. Kto ci przyniósł tę wiadomość? spytał doktor, zdejmując okulary i kładąc je na książce. Jaskółka, odparła cici. Siedzi na dworze na beczce z wodą. Przyprowadź ją tutaj do ognia, polecił doktor. Z pewnie do szpiku kości. Jaskółki odleciały od nas już wszakże przed sześciu tygodniami. Przyprowadzono jaskółkę. Piórka jej były nastroszone i dygotała na całym ciele, ale chociaż lękała się zrazu troszkę, odstajała wnet usiadła na krawędzi kominka i zaczęła opowiadać. Kiedy skończyła, doktor rzekł, chętnie wybrałbym się do Afryki, zwłaszcza podczas tych srogich mrozów, ale boję się, że nie starczy mi pieniędzy na kupno biletów. Podaj mi skarbonkę cici. Małpka wspięła się na najwyższą półkę kredensu i zdjęła stamtąd skarbonkę. Była zupełnie pusta. Nie było w niej ani pensa. A ja myślałem, że są w niej jeszcze na pewno dwa pensy, powiedział doktor. I były istotnie, odezwała się Sowa. Ale wydał je pan na grzechotkę, kiedy nasz mały Borsuk dostawał zęby. Doprawdy? zdziwił się doktor. Ach, mój Boże, jakie kłopoty sprawiają zawsze te pieniądze. Ale to nic nie szkodzi. Może uda mi się wypożyczyć na wybrzeżu jakiś statek, który nas powiezie do Afryki. Znałem niegdyś pewnego marynarza, który przyprowadził do mnie swe dziecko chore na odrę. Może on pożyczy nam statek. Dziecko wyzdrowiało wtedy. Tak więc doktor nazajutrz wczesnym rankiem poszedł na wybrzeże, a po powrocie oświadczył zwierzętom, że wszystko jest w porządku. Marynarz pożyczył mu statek. Wówczas krokodyl i małpka i papuga ucieszyły się bardzo i zaczęły śpiewać z radości. Miały przecież powrócić znowu do Afryki, do swej prawdziwej ojczyzny. Doktor jednak oświadczył: Mogę zabrać tylko was troje oraz psa dżipa, kaczkę dabdab, dab, prosie geb, geb i sowę tutu. Wszystkie pozostałe zwierzęta, chomiki i szczury wodne i nietoperze muszą wrócić na swoje pola i tam zaczekać, aż przyjedziemy do domu. A że większość z nich zapada i tak w sen zimowy. Nie będzie im się czas zbytnio dłużył. Zresztą nie byłoby dla nich bynajmniej zdrowo jechać do Afryki. Teraz Polinezja, która dawniej odbyła niejedną długą podróż morską, zaczęła wyliczać doktorowi rzeczy, które musi zabrać na statek. Przede wszystkim ogromną ilość sucharów, oświadczyła, a także konserwy mięsne oraz kotwice. Zdaje mi się, że mój statek posiada własną kotwicę, wtrącił doktor. To możliwe, ale musisz się co do tego upewnić, odparła Polinezja. To jest nadzwyczaj ważne. Nie możesz się zatrzymać, jeśli nie posiadasz kotwicy. A dzwonek potrzebny jest również. Po co? spytał doktor. Aby mierzyć czas, odparła papuga. Co pół godziny będziesz dzwonił i w ten sposób dowiesz się, która godzina. A wystaraj się także o długą linę. Ona oddaje zawsze świetne usługi w czasie morskich podróży. Potem zaczęli się wzajemnie pytać ze zdumieniem, skąd wezmą pieniędzy na kupno wszystkich potrzebnych przedmiotów. O Boże, znowu te przeklęte pieniądze, zawołał doktor. Naprawdę będę szczęśliwy, gdy przyjedziemy do Afryki, gdzie ich nie potrzeba. Zapytam kupca, czy nie zechciałby zaczekać na pieniądze aż do mego powrotu. Nie. Poślę raczej marynarza. On go zapyta. Marynarz poszedł do kupca i wrócił ze wszystkimi potrzebnymi rzeczami. Wtedy zwierzęta zaczęły wielkie pakowanie. Zakręciły kurki wodociągów, aby rury nie zamarzły, zabiły okiennice i zamknęły dom, a klucz oddały staremu koniowi, który pozostał w stajni. I upewniwszy się, że na strychu jest dosyć siana, aby koń przez zimę nie zdechł z głodu, wyniosły cały bagaż na wybrzeże i załadowały go na statek. Kupiec sprzedający żywność dla kotów przybył tu również, aby się pożegnać z doktorem i przyniósł mu w prezencie wielką paczkę budyniu, bo jak słyszał, w obcych krajach nie można dostać budyniu. Zaledwie znaleźli się na statku, prosie Gebgeb zapytało, gdzie są łóżka, bo dochodziła godzina czwarta po południu i prosie chciało się zdrzemnąć, jak zwykle o tej porze. Polinezja więc zaprowadziła je na dół. Do wnętrza statku i pokazała mu łóżka stojące przy ścianie jedne nad drugimi, podobnie jak półki szafy bibliotecznej. Jak to? Przecież to nie jest łóżko! krzyknęło Gebgeb. To zwyczajna deska. Łóżka okrętowe są zawsze takie objaśniała papuga. To nie jest żadna deska. Wczołgaj się tylko na górę i połóż się spać. To się nazywa koja. Nie chce mi się wcale spać powiedział Gebgeb. Jestem zanadto wzburzony. Wrócę na pokład. Chcę widzieć, jak odpływamy. Słusznie, to przecież twoja pierwsza podróż morska, rzekła Polinezja. Z czasem przywykniesz do życia na statku. Wyszła z powrotem po schodach na górę, nucąc cicho. Zwiedziłam morze czerwone i czarne i białą wyspę, objechałam wokoło. Widziałam żółtą rzekę i Chińczyków, kraje i w blasku miesiąca rzekę pomarańczową. Teraz wypływam na błękitne, gładkie morze i ląd zielony wolna się za mną roztapia. O, Joanno, wkrótce będę znów przy tobie. Mam już dość wszystkich widoków świata. Już, już mieli odpływać, gdy wtem doktor przypomniał sobie, że musi właściwie rozpytać marynarza o drogę do Afryki. Lecz jaskółka uspokoiła go. Ona już tyle razy odbywała tę podróż, że wskaże im, którędy trzeba płynąć. Wówczas doktor rozkazał Cici, aby podniosła kotwicę i rozpoczęła się podróż.